Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Tak, bardzo, bardzo dobrze to pan zauważył. Jest to naprawdę newralgiczna strefa boiska, gdzie naprawdę powinni grać tam zawodnicy nie tylko doświadczeni, ale przede wszystkim dający jakość zespołowi. Ja uważam, że wszyscy trzej, którzy do nas w tej letniej przerwie dołączyli, czyli Łabojko, Radecki, Gąska, są to dobrzy zawodnicy pierwszoligowi. Ekstraklasa ma troszeczkę inną jakość. Ci chłopcy czy zawodnicy, myślę, już w niedługim czasie będą bardzo, bardzo silnym punktem naszego zespołu. Niemniej jednak tutaj naprawdę trzeba to umiejętnie ich wprowadzić. Myślę, że na pewno jutro część z nich zagra. Nie wiem w jakim czasie gry, ale tak jak pan powiedział, jest to bardzo ważna strefa boiska i tutaj po prostu krok po kroku, tak jak robiliśmy z Pałaszewskim, myślę, że będą debiutować i z meczu na mecz stawać się coraz lepsi. No myślę, to co widziałem na ostatnich treningach, na pewno Gąska. Dziesiątka albo skrzydło. Jest to chłopak szybki, dobrze zaawansowany technicznie i myślę, że tu będziemy mieli też takie rozwiązania, że może zagrać na skrzydle i na pozycji 10, tak. No wiadomo, Wojtek grał w lidze holenderskiej, która charakteryzuje się przede wszystkim grą bardzo ofensywną, także na pewno on ma te atuty. Ja bym powiedział tak, jesteśmy troszeczkę w momencie, kiedy chcemy ten zespół przebudować, kiedy chcemy wprowadzić zawodników, którzy przyszli do nas. Na pewno jest to jakiś proces i tu nie może być takiej rewolucji, że ja po prostu od razu wszystko zmienię. Ja to będę z meczu na mecz robił, na pewno będzie decydowała forma. No niemniej jednak mamy jakiś styl gry, który żeśmy starali się wprowadzić w ostatnim sezonie. Myślę, że te ostatnie mecze dały nam dużo zwycięstw i jakąś pewność. I ja bym nie chciał tego od razu burzyć i coś zaczynać od nowa. I tak jak powiedziałem, będziemy wkomponowywać, ale przede wszystkim wszystko dla dobra zespołu. Jeżeli nam to się uda, to myślę, że jesteśmy na drodze fajnych przemian w Śląsku Wrocław. Ja już powiedziałem, Puchar Polski, naturalnie będziemy walczyć o zdobycie Pucharu Polski. Jest to, myślę, najkrótsza droga do europejskich pucharów i tutaj trzeba naprawdę potraktować to bardzo poważnie. Liga, tak jak powiedziałem, w ostatnich 3 latach z reprezentantami Polski, z nazwiskami o ciężkim kalibrze, bo tak mogę, no same pancerniki, kurczę, nie daliśmy rady. Chcemy innym zespołem na początek być pierwszej ósemce. Jeżeli uznamy, że można coś zrobić więcej, będziemy się o to bić. No tam nie jest tak dużo zmian, bo na pewno stracili piątka, ale ten zespół pracuje już prawie rok ze sobą. Tam troszeczkę tą przebudowę zaczęto wcześniej, czyli mają rok za sobą, czyli mają jakąś stabilność. No, czego się spodziewam? Jest to zespół bardzo wysoki, bardzo dobrze fizycznie, dobrze grający w górze. No przede wszystkim oni będą grali górą, a my dołem.